wiele razy, to listę uroczystości pod inspektor Marciniak, melduje gotowość do uroczystego zakończenia 22 finału ogólnopolskich zawodów dla policjantów prewencji w turnieju par patrolowych Patrol Roku. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Panie Panowie Oficerowie, to zwycięzcy konkurencji strzelanie sytuacyjne. Sierżant Karol Różycki, posterunkowy Przemysław Dyczka, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. W konkurencji policyjny tor przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy zwycięzcy otrzymują puchar, a są to sierżant sztabowy Hubert Kulesza i sierżant Hubert Klimaszewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Obręczenie pucharu proszę pana generała, a obręczenie pucharu pana komisarza szkoły. Stosowanie technik obezwładniania osób. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca otrzymują posterunkowa Anita Furmańska i posterunkowa Kinga Pastuszak. Puchar za pan inspektor Jacek Gil. Przypomnę tylko, że jedna z pań ma czarny pas w judo i judo trenowała przez ponad 15 lat. Konkurencja, bieg wyścigowy i przeprowadzanie interwencji policyjnych. Puchar zdobywa patrol w składzie sierżant sztabowy Hubert Kulesza i sierżant Hubert Klimaszewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Sprawdzian wiedzy zawodowej. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca otrzymuje patrol w składzie starszy posterunkowy Paweł Sobczak, starszy posterunkowy Piotr Piasecki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej i puchar dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zdobywa reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Przypomnę, trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej, reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Puchar dyrektora gabinetu komendanta głównego policji za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji drużynowej 22 ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji turniej par patrolowych zdobywa reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Pierwsze miejsce i puchar komendanta głównego policji za zajęcie właśnie pierwszego miejsca w klasyfikacji drużynowej finału 22 ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji turniej par patrolowych Patrol Roku zdobywa reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W składzie sierżant sztabowy Hubert Kulesza, sierżant Hubert Klimaszewski, starszy posterunkowy Wojciech Marcinkiewicz i starszy posterunkowy Krzysztof Pasieka.
Policjantów proszę o wystąpienie. Puchar oraz nagrody pieniężne Komendanta Głównego Policji wręczy pan nadinspektor Cezary Popławski, zastępca Komendanta Głównego, a dyplomy wręczy pan inspektor Jacek Gil, Komendant Szkoły Policji w Słupsku. Świetne miejsce. Każdemu będę gratulował, na które przekazuję do mnie takie gratulacje. Tak to wygląda. Gratuluję. Gratuluję. Najbardziej gratuluję. Pierwszy. Bardzo proszę. Jeszcze sprawę nagrody. Gratuluję. Puchar Komendanta Szkoły Policji w Słupsku za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej finału 20. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji, turniej par patrolowy Patrol Roku oraz odznakę brązową dla każdego zawodnika, nagrodę pieniężną ministra spraw wewnętrznych, nagrodę pieniężną Komendanta Głównego Policji zdobywa patrol z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w składzie starszy posterunkowy Wojciech Marcinkiewicz i starszy posterunkowy Krzysztof Pasieka. Puchar oraz dyplomy wręcza pan inspektor Jacek Gil, nagrody pieniężne ministra spraw wewnętrznych oraz brązowe odznaki wręcza pan nadinspektor Cezary Popławski, a nagrody pieniężne Komendanta Głównego Policji pani młodsza inspektor Anna Kuźnia, zastępca dyrektora Biura Prewencji Ruchu Drogowego. Klasyfikacji generalnej finału 22. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji, turniej par patrolowych Patrol Roku. Zdobywa patrol z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w składzie sierżant sztabowy Daniel Dyduk i starszy posterunkowy Dawid Kowalik. Za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej turnieju, złote odznaki dla każdego zawodnika, nagrody pieniężne ministra spraw wewnętrznych oraz nagrody pieniężne Komendanta Głównego Policji zdobywa patrol z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w składzie sierżant sztabowy Hubert Kulesza i sierżant Hubert Klimaszewski. Policjantów prosimy o wystąpienie. Puchar i nagrody pieniężne ministra spraw wewnętrznych oraz złote odznaki wręczy zastępca Komendanta Głównego, pan nadinspektor Cezary Popławski. Nagrody pieniężne Komendanta Głównego wręczy pan inspektor Jacek Gil, Komendant Szkoły Policji w Słupsku, a dyplomy wręczy pani młodsza inspektor Anna Kuźnia, zastępca dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego. Bardzo ważna rzecz, że przechodzi. I teraz trzyma pan? Potem trzymajcie sobie dwie wspólnie. A teraz jeszcze ważniejsze rzeczy, żeby finansowe. No i najważniejsza rzecz, piękna znak. Przypominam na mundur. Gratuluję. Thank you.
Proszę panów naczelników prewencji o wystąpienie do odebrania pamiątkowych odznak. W tym roku obchodziliśmy 25-lecie powstania w Policji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przyznało z tego tytułu okolicznościowe medale. Kierownictwu Szkoły Policji w Słupsku za wspieranie działalności związkowej, pomoc i współpracę w realizacji statutowych zadań związku oraz członkom związku za zasługi na rzecz związku i środowiska policyjnego. Serdecznie chciałbym pogratulować zwycięzcom, pogratulować przede wszystkim umiejętności, wiedzy, pogratulować hartu ducha. Cieszę się, że po raz kolejny mogliśmy gościć was w murach szkoły, którą przyszło mi kierować. Bardzo dziękuję naszym gościom za zaszczycenie swoją obecnością nas tutaj. Dziękuję panu komendantowi Popławskiemu, że zechciał przyjechać, wręczyć nagrody i towarzyszyć nam tutaj, bo to jest naprawdę, panie generale, wielka nobilitacja dla nas wszystkich. Dziękuję serdecznie wszystkim z państwa za obecność, ale przede wszystkim pozwólcie, że podziękuję mojej kadrze, która przyczyniła się do tego, że 22 finał zawodów turniej par patrolowych Patrol Roku dobiegł końca. Bez nich myślę, że ten turniej na pewno by się nie odbył. Oczywiście bez zawodników również, to przede wszystkim. Ale proszę państwa, też chciałbym szczególnie podziękować, nie dlatego, że dostałem medal przed chwilą, ale chciałbym podziękować związkom zawodowym. Związki zawodowe od samego początku wspierają nas w organizacji tego przedsięwzięcia i to one są fundatorami tego, co policjanci później dumnie na swoich mundurach noszą, a więc odznak tego turnieju. Te odznaki już wpisały się w naszą rzeczywistość na tyle, że z tego co wiem, to już połowa Białego Stoku chodzi w tych odznakach. Ale to bardzo dobrze widać, że bardzo się starają, że bardzo na tym zależy. Mam nadzieję, że reszta kraju wcześniej czy później do tego dołączy. Gratuluję jeszcze raz. Gratuluję również paniom. Patrol w składzie żeńskim pokazał, że naprawdę panie rewelacyjnie funkcjonują nam w służbie i jesteście panie na pewno takimi osobami, o których będzie od dzisiaj głośno przez pewien czas na pewno w policji. I myślę, że też będziecie wzorem do naśladowania dla innych pani. Tego wam gratuluję. Gratuluję też panu naczelnikowi z Krakowa i kierownictwu, że podjęliście taką decyzję, słuszną decyzję i że nie baliście się, bo niekiedy jest taki opór przed wystawieniem teoretycznie słabej płci, co jest oczywistą nieprawdą i wyszło to tutaj znakomicie. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję serdecznie. Jesteście najlepsi z najlepszych. Selekcja, która była na etapie komend powiatowych, na etapie komend wojewódzkich, dotarliście już do eliminacji krajowych, czyli do eliminacji, ale do finału krajowego. To znaczy to, co powiedziałem wcześniej, jesteście policjantami, jednymi z najlepszych w służbie patrolowej. Szanowni państwo, reprezentujecie rzeszę 18 tysięcy policjantów służby patrolowej, którzy codziennie pełnią
służbę w mieście, na drogach, ratując życie ludzkie. Na przykład nawet dzisiejszy przykład słuchaczy ze Słupska, gdzie poprzez właściwą interwencję, poprzez swoją odwagę uratowali kilka osób z płonącego budynku. To są młodzi policjanci, ale widać, że to jest naprawdę doskonały narybek. Szczególnie gratuluję zwycięzcom, bo to jednak tak się odbywa, że jak w zawodach sportowych, muszą być najlepsi. I tutaj też się tak stało. Gratuluję wam szczerze, ponieważ wiem, że poziom zawodów był bardzo wysoki, ale jednak ci najlepsi się ostali. I również gratuluję przede wszystkim naczelnikom z Komendy Wojewódzkich, ponieważ to również wasza rola, że ci policjanci tak są wyszkoleni i w ten sposób taką mają wiedzę, ponieważ musieli się wykazać i wiedzą teoretyczną, umiejętnościami praktycznymi na zdecydowanie wyższym poziomie niż koledzy, którzy na co dzień pracują. No trudno nie pogratulować tutaj naszemu gospodarzowi, ponieważ profesjonalnie przygotowane zawody, profesjonalnie przygotowane tematy związane z logistyką. Nie słyszałem żadnych głosów, żeby ktoś narzekał tutaj na warunki socjalne. Nie słyszałem, aby ktoś się nie zgadzał z punktacją. To świadczy o tym, że te zawody odbywają się w profesjonalny sposób. Kończąc już, życzę wszystkim dalszej pomyślności i rozwoju w życiu zawodowym, osobistym. Jestem przekonany, że za rok również się spotkamy i może jakaś inna drużyna wygra. Wszystkiego dobrego.